suwerenność ludowa oznacza, że ludzie mają wpływ na to, jak wygląda, jak jest zaprojektowany i przygotowany cały system żywnościowy. Od tego, jak wygląda kwestia własności ziemi, jakie są metody upraw dopuszczalne, a które są niedopuszczalne, jakie środki są stosowane chemiczne dozwolone, a które są niedozwolone. Także jak jest żywność dystrybuowana, jak jest przetwarzana. Wszystko to od samego początku, od ziemi, aż do stołu konsumenta. Tak? Czyli tu chodzi o to, żeby zwykli ludzie jako społeczeństwo mieli wpływ bezpośredni, demokratyczny na to, jakie regulacje prawne to wszystko kształtują. No i teraz oczywiście suwerenność żywnościowa ze swojej jakby definicji idei, tej takiej tradycyjnej, zakłada, że promujemy żywność ekologiczną, która jest przyjazna dla środowiska i że stawiamy na żywność lokalną plus na te godne warunki życia dla rolników, tak żeby potrzeby zarówno konsumentów, jak i osób, które żywność uprawiają, czy hodują, czy uprawiają rośliny, żeby wszystkie strony były zadowolone, tak, z tego całego mechanizmu. Jest ten wariant idealny. Ale też kluczowe znaczenie w tym wszystkim ma ten aspekt demokracji, czyli właśnie, bo dziś z jednej strony żyjemy w państwie demokratycznym i ten mandat społeczeństwo niby ma, tak, czyli mamy w konstytucji zasadę zwierzchności narodu nad podejmowanymi decyzjami i tak dalej, ale jakoś się to nie przekłada, czyli myśląc o suwerenności żywnościowej, z jednej strony jest ta taka fajna, pozytywna wizja tego, że ta żywność jest zdrowa, ekologiczna i tak dalej, te gospodarstwa są różnorodne, małe, rodzinne i w ogóle, że wieś jest fajna, tak, że wieś jest wsią i że dobrze się na niej żyje i że można się tam utrzymywać z uprawy ziemi. Ale też z drugiej strony to, co jest potrzebne do zrobienia, to jest usprawnienie mechanizmu demokracji. No i wydaje mi się, że tym, co wiemy, że już działa, jest demokracja deliberacyjna, czyli w praktyce oznacza to organizowanie paneli obywatelskich z osobą ogólnioną grupą obywateli i obywatelek, która jest reprezentatywna pod względem demograficznym, którą jak przed ławą przysięgły eksperci z różnych stron przedstawiają pomysły i propozycje na to, co można w danej kwestii, no to akurat odnośnie żywności zrobić, tak? A pan Rawotecki decyduje, w którą stronę pójść. To, co mi się podoba w forum suwerenności żywnościowej, to jest przede wszystkim możliwość poznania ludzi i też posłuchania o różnego rodzaju inicjatywach, tak? Że tutaj ktoś gospodarstwo permakulturowe, tutaj przyjechały osoby z Żurawlowa, możliwość posłuchania na żywo ich opowieści, historii. To jest inspirujące i też szczególnie te inicjatywy, które no, zakończyły się sukcesem lub w ogóle toczą się, tak? Także w sensie, że się udają, tak właśnie też sama kooperatywa dobrze, to dla mnie jako osoby spoza Warszawy też jest przykład pozytywny. Także tutaj zdecydowanie ta możliwość porozmawiania sobie w przerwie, po raz, że okej, fajnie, że są te panele dyskusyjne i tak dalej, ale też możliwość porozmawiania w przerwach z ludźmi i poznania się nawzajem, to wydaje mi się, że jest bardzo cenne. Znaczy myślę, że to, co warto przede wszystkim robić, to jest promować samą ideę, tak? No bo zdaję sobie sprawę z tego, że sama koncepcja suwerenności żywnościowej w Polsce jest jeszcze mało znana. No i ona raczej wychodzi, znaczy to jest Afryka, Ameryka Południowa, tak? To są te miejsca, gdzie nacisk na to układziony przez wiele lat. No ale to też nie jest tak, że okej, no tam jest jakby kwestia, dochodzi rzeczywiście no, głodu, przetrwania i tak dalej, takiego naprawdę bezpieczeństwa żywnościowego. No, u nas po prostu nie ma takiego noża na gardle, tak to perspektywa Europy i no, mimo wszystko bogatego państwa na tle całej planety jest trochę inna, tak, niż w Mali czy w Gwatemali, no to jednak to jest inny świat mimo wszystko. I no, inny stosunek liczby osób mieszkających na wsi i w mieście, także to też ma znaczenie. Ale to, co na pewno jest do zrobienia w Polsce, to jest promowanie żywności ekologicznej, to jest promowanie tego rodzaju strategii czy polityk, które pozwolą utrzymać się małym gospodarstwom. I w ogóle myślę, że warto wprowadzać to myślenie, że małe gospodarstwa mają przyszłość, że nie chodzi o to, że postęp w rolnictwie właśnie oznacza to, że drobne gospodarstwo, nawet 5 czy 10-hektarowe, uprawiane metodami ekologicznymi, to jest coś, z czego można się utrzymać. To jest i coś, co warto utrzymać, tak? Dla w ogóle nie tylko żywności, tak? Ale też dla krajobrazu wsi.
dlatego że to no jest coś takiego jak wieś zamiast fabryki żywności, tak, która jest uprawiana przez skomputeryzowane traktory, tam sterowane GPS-em, satelity i tak dalej. No, ta przyszłość mi na przykład nie odpowiada. Tak? Nie chciałbym też. Wydaje mi się, że nie ma sensu w ogóle tracić wsi jako miejsca do życia. Tak? Wydaje mi się, że to jest ta ogromna wartość, no, że no, nie jestem jakoś szczególnie fanem miast, pomimo tego, że przez lata jako aktywista miejski w Sopocie i tak dalej, ale raczej myślę po prostu o tym, że wieś ma potencjał do tego, żeby budować społeczność, w której ludzie się znają i której są autentycznie mniej. Miasto jest po prostu na to za duże. Tak, oczywiście są więzi przyjacielskie, takie w ramach relacji zainteresowań i tam grup obojętnie czy to uczelnianych, czy branżowych, ale to nie jest to samo, co taka prawdziwa społeczność, w której ludzie się znają. Więc wieś jest fajna w daną skalę, niewielką. I wydaje mi się, że to jest coś, co warto zachować. Stosując odpowiednie zachęty w postaci przekierowania dopłat, również jeżeli chodzi o podatki, tak można sterować tym, co jest priorytetowe, co chcemy wzmacniać, tak, czyli na przykład wzmacniać rolnictwo ekologiczne. No bo państwo może tak na dobrą sprawę, czy lokalnie samorządy zrobić bardzo dużo. No, wyobraźmy sobie na przykład, że miasto Warszawa czy inny ośrodek na przykład decyduje, że w ramach szkołówek, stołówek szkolnych będzie kupowało od lokalnych rolników, to będą stałe kontrakty, to będzie żywność ekologiczna po ustalonych wcześniej cenach. No, sytuacja jest idealna, tak? To znaczy nie mamy żywność prosto od rolnika, tam jakieś drobne trzeba wymyślić dystrybucję, ale to nie są już takie duże koszty i to się opłaca wszystkim, tak? Czyli konsumenci mają zdrową żywność, rolnik ma nabywcę, ma konsumentów, którzy to od niego odbierają, ma długoterminowy kontrakt, ma stabilność finansową. I tak samo, znaczy bo cały ruch sprawiedliwego handlu przecież opiera się właśnie na gwarancji ceny minimalnej i plus na kontraktach długoterminowych. No ja nie widzę, dlaczego rolnicy w Polsce nie mieliby również możliwości korzystania z takiej formy w ogóle sprzedawania po prostu plonów. No wolałbym nie. Też nie wydaje mi się, żeby w Polsce, przynajmniej nie widzę w najbliższym czasie, dlaczego w Polsce miałoby to grozić, tak? Bo my jesteśmy klimatycznie dobrze ustawieni, w sensie jakaś specjalna katastrofa nam nie grozi, w sensie pustynnie, nie tak, czy coś w tym stylu. Okej, jakieś ulewne deszcze co jakiś czas, jakaś susza, takie rzeczy w związku ze zmianami klimatu mogą się pojawiać, ale w Polsce jest po prostu bardzo dużo ziem uprawnych i te gleby są po prostu całkiem dobre, więc u nas raczej to jest kwestia tego, żeby promować pewną wizję rolnictwa, tego jak mogłoby to wyglądać i później też, żeby zaszczepiać ją polityków, tak, że wydaje mi się, że to nie jest tak, że wszystko trzeba, że tak powiem, reagować dopiero na etapie, kiedy jest protest, bo coś się źle dzieje już na ostatnią chwilę. Raczej myślałbym właśnie o tym, żeby stworzyć pewną koncepcję tego, dokąd chcemy zmierzać z tą żywnością, jak ma to wyglądać i zacząć o tym mówić po prostu, tak? Ale przede wszystkim też, żeby dotarło do polityków, czy słuchajcie, jest taka fajna koncepcja, wstawcie to do programów swoich partii, ale wszyscy, tak? Nie tam, że tylko jedna wybrana, najlepiej rozmawiać ze wszystkimi, bo wtedy ktokolwiek nie wygra, to zawsze będzie, więc plus, no to jest właśnie jakby kształtowanie świadomości, także że postęp w rolnictwie nie musi oznaczać zwiększania mechanizacji, także coraz nowszych technologii. Postęp w rolnictwie może oznaczać to, że coraz większa liczba ludzi może z małego obszaru, kilku hektarów, ma takie umiejętności i istnieje taki model dystrybucji żywności, że można się z tego utrzymać. I to jest postęp. To, czym się zajmuję teraz przede wszystkim, to znaczy, jeżeli to jest w temacie związanym z suwerennością żywnościową, no to jest usprawnianie demokracji. Tak? I przygotowujemy w tej chwili już panel czwarty na poziomie miasta, panel obywatelski w Lublinie. On akurat będzie dotyczył poprawy jakości powietrza. Zbieramy doświadczenia, tak? Uczymy się to robić, promujemy samą ideę demokracji deliberacyjnej, aż w pewnym momencie będzie można to robić na poziomie państwa, aczkolwiek oczywiście na poziomie miasta można to zrobić już, tak? To znaczy, jeżeli tylko jakieś miasto zdecyduje się na panel dotyczący żywności, tego skąd kupować, jak uprawiać się na poziomie miasta, to jest od ręki do zrobienia, to jest kwestia decyzji politycznej, pach i robimy. Nie ma żadnego problemu. Fajnie by było dojść do poziomu państwa, czyli to na dziś czym się zajmuję,
to jest właśnie rozwijanie tego mechanizmu, udoskonalanie go i też promowanie, aż w pewnym momencie będzie można go dostosować do kształtowania polityki żywnościowej.